Dzień dobry, Szanowni Państwo, witamy z terenu otoczenia Dworca Wschodniego w Starachowicach. Jest ze mną pan Dominik Podsiadło, prezes firmy Budromo Starachowice. Są radni Rady Miejskiej, pani Lidia Niewczas, pan Mariusz Zaborski, pan Tomasz Andrzejewski. Szanowni Państwo, spotykamy się, by oddać w ręce mieszkańców Starachowic kolejną inwestycję. Inwestycję zrealizowaną na terenach, które przed laty należały do Skarbu Państwa. Udało nam się ten teren skomunalizować tak, aby mogła gmina Starachowice w tym miejscu zrealizować inwestycję i poprawić miejsce, które służyło komunikacji zarówno autobusów, busów, jak również taksówek i innych samochodów, które tu się przemieszczają. Serdeczne podziękowania dla wykonawcy, dla wszystkich pracowników, którzy uczestniczyli w tych pracach, które były tu realizowane, dla radnych Rady Miejskiej za wsparcie, za to, że te dobre decyzje dla naszego miasta zostały w poprzednich latach podjęte, dla wszystkich moich współpracowników, którzy zaangażowani byli w proces przygotowania tej inwestycji, bo tak naprawdę, Szanowni Państwo, proces przygotowawczy trwał wiele lat. Pierwsza kadencja, którą zacząłem w 2014 roku, rozpoczęła się od wizyty w PKP w Lublinie i uzgodnień związanych z przejęciem tego terenu, tak aby można było realizować tę inwestycję. Druga kadencja w 2018 również zaczęła się od wizyty w PKP w Lublinie, tak aby sfinalizować te prace związane z przejęciem tego terenu, ze skomunalizowaniem tych terenów, tak aby można było wreszcie mówić o tym, że tereny przy Dworcu Wschodnim są wizytówką Starachowic, a nie odstraszają. Jak ten teren wyglądał przez ostatnie kilkadziesiąt lat, o tym wszyscy mieszkańcy Starachowic, jak również wszyscy ci, którzy do nas przyjeżdżali, doskonale wiedzą. Gromadziła się tu woda, ciężko było przejść po opadach deszczu, nie było odpływu kanalizacji deszczowej. To wszystko zostało wykonane. Zostały wykonane nowe miejsca postojowe, o które apelowali przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność gospodarczą przy rynku i przy przyległych ulicach, a także rozjazdy dla busów, dla autobusów, dla taksówek. W tej chwili można mówić, że będą wszyscy pracowali w przyzwoitych warunkach, bo takie tu zostały stworzone. W ramach odrębnego postępowania wybraliśmy firmę, która wykonała 8 wiat przystankowych, szczególnie dla busów, które przemieszczają się poza Starachowice. I jeszcze w trakcie realizacji są dwa zielone przystanki, które wykonuje inna firma. Na to ma 4 miesiące od podpisania umowy i mam nadzieję, że te prace również zostaną zakończone w terminie. Jak Państwo widzicie, teren mocno wybetonowany, stąd też pojawiły się tu zielone wiaty przystankowe. Wiaty, które chłoną wodę, wiaty, które powodują, mamy rozchodnik zasadzony na dachach tych wiat przystankowych. Na pozostałych dwóch wiatach także będzie zieleń nasadzona, tak aby tej wody zbierać jak najwięcej i żeby jak najmniej musiało wpadać do kanalizacji deszczowej. Dzień dobry, witam Państwa. Dominik Podsiadło, Budromo Starachowice. Prace wykonane zostały za kwotę 2 850 000 zł. Prace obejmowały budowę oświetlenia ulicznego, wybudowano 29 sztuk słupów oświetleniowych, wybudowano 4 drogi manewrowe o powierzchni 2070 m kwadratowych, 3 drogi parkingowe, 10 wiat przystankowych, ciągi pieszo z naprowadzaniem dla osób niepełnosprawnych o powierzchni 1900 m kwadratowych i 700 m kwadratowych ścieżek rowerowych. Przebudowano w pełni kanalizację deszczową, sanitarną, elektryczną, więc ten teren w tej chwili jest przygotowany na funkcjonowanie przez długie, długie lata i mam nadzieję, że te długie lata będzie ten dworzec służył mieszkańcom. Na ręce to pana prezydenta kieruję podziękowanie za współpracę. No i życzę wszystkim owocnego korzystania z tego obiektu. Wszystkiego dobrego. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Radna Rady Miejskiej Lidia Niewczas. Chciałam właśnie podziękować tu panu prezydentowi, Budromostowi, czyli firmie Budromost. Chciałam podziękować również pracownikom Urzędu Miasta za zrealizowanie takich planów, które tutaj są w naszym mieście realizowane. Jako my mieszkańcy, jako my radni, widzimy, że w tym naszym mieście ciągle coś się dzieje, ciągle coś przybywa, ciągle coś jest modernizowane. No i rynek, który tutaj był
no niezagospodarowany, bo już z racji swojego wieku był stary i był zabłocony, nie można było tędy chodzić, a w tej chwili, tak jak tu pan ładnie powiedział, że będzie nam służył i to bardzo długo. Bardzo długo będzie nam służył ten rynek i będziemy się, przepraszam, dworzec kolejowy, że możemy dojść sobie do peronów swobodnie, możemy na rowerze pojeździć, możemy pospacerować i możemy posiedzieć na pięknych przystankach, które tutaj widnieją. Także bardzo serdecznie dziękujemy za wykonaną pracę i urzędowi, prezydentowi, i firmie Budromos, i ja jako radna dziękuję bardzo serdecznie. Dzień dobry, serdecznie witam Państwa. Ja z tego miejsca też chciałbym podziękować przede wszystkim panu prezydentowi za tą inwestycję. Wszyscy pamiętamy, jak wyglądał wcześniej, jak wyglądało to miejsce, jak wyglądały i odstraszały te wiaty przystankowe, ile tu stało rzeczywiście wody po deszczach. Nikt tutaj generalnie nie przebywał, nikt nie przyjeżdżał, nie przychodził. W tej chwili i ci państwo, którzy pracują jako busy, jako taksi, parkują tu też mieszkańcy, którzy przyjeżdżają na targowice czy do rynku. To miejsce bardzo ładnie się zmieniło i to dzięki przede wszystkim firmie, która to wykonywała, pracownikom Urzędu Miasta, którzy wykonali ten projekt i generalnie panu prezydentowi, który ten projekt tak jakby pokierował. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim radnym, którzy byli za tą inwestycją i życzyć, można powiedzieć, równie dobrych inwestycji, które odbywają się na co dzień w naszym mieście, które sprawiają, że nasze miasto się zmienia. Dziękuję. Dzień dobry, Tomasz Andrzejewski, radny Rady Miejskiej. Ja również przyłączam się do moich przedmówców w tych podziękowaniach, ponieważ nasze miasto pięknieje. Ja sięgam pamięcią, chociaż nadal można powiedzieć, te okolice dworca to jest nasze okno na świat tutaj. Głównie pociągi te nawet pośpieszne się zatrzymywały kiedyś i teraz, także to jest taki punkt, można powiedzieć, bardzo newralgiczny dla naszego miasta i cieszę się, że otoczenie tego dworca się zmienia. Tym bardziej warunki dla podróżnych się zmieniają, ponieważ mają teraz nowe przystanki, nową wiatę. Myślę, że to będzie kolejną wizytówką dobrą naszego miasta. Myślę, że będzie to docenione przez mieszkańców, zasługi dla, znaczy docenione przez mieszkańców działania pana prezydenta Rady Miejskiej, które służą mieszkańcom i myślę, przez następne lata ten dworzec również i te okolice będą temu służyły. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się i wspierali tę inicjatywę. A ja jeszcze tylko dopowiem, że bardzo cieszy oko, jak się tu wjeżdża. I kolorystycznie, i elegancko, i przyjemnie, czyściutko. Także pan kolor. Tak. To, drodzy Państwo, mogę powiedzieć, że ten teren będzie jeszcze bardziej cieszył oko, dlatego że wyodrębniamy z tego postępowania zagospodarowanie zieleni wokół dworca Starachowice Wschodnie. Te wszystkie zielone przestrzenie zostaną zagospodarowane po nowemu, z nowymi nasadzeniami, także ten teren będzie jeszcze ładniej wyglądał. Ale co warto podkreślić, drodzy Państwo, to na ten cel, czyli na tę inwestycję, która została tu zrealizowana, uzyskaliśmy dofinansowania ze środków europejskich 85% i 10% z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Staraliśmy się w ten sposób maksymalnie ograniczyć do minimum zaangażowanie środków własnych gminy Starachowice. Gdyby nie pozyskiwane przez miasto środki zewnętrzne, środki europejskie, norweskie, rządowe, nie byłoby możliwe realizowanie tak dużej ilości inwestycji na terenie naszego miasta. Obiecałem w 2014 roku mieszkańcom Starachowic, że zmaksymalizujemy pozyskiwanie środków zewnętrznych i to się, drodzy Państwo, dzieje. Budżet na inwestycje w roku 2022 to ponad 220 milionów złotych. Dla porównania, my ze środków własnych byliśmy na początku w stanie generować około 10 milionów złotych środków własnych. Tyle mogliśmy zrealizować dzięki środkom własnym inwestycji. Dzięki temu, że pozyskujemy środki zewnętrzne, dzięki temu, że ograniczamy do minimum możliwość wykorzystania środków własnych, mamy możliwość realizowania dużej ilości inwestycji.